Cześć, z tej strony Monika z Planszowych Newsów. Spieszę mam donieść, co się zadziało w naszej branży w okresie 22-28 lipca tego roku. Jest okres wakacyjno-urlopowy, ale mimo to od czasu do czasu pojawiają się naprawdę elektryzujące newsy. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do posłuchania. Tako jak i to tytuł, który będzie reprezentował nasze rodzime wydawnictwo Grana podczas tegorocznych targów Wesen. To gra rodzinna o jedzeniu. Ale zapomnijcie o polskiej kuchni. Tutaj poznacie smaki Japonii. Muszę się przyznać, że pierwszy raz usłyszałam, że istnieje taka potrawa jak takoyaki. Pewnie jakąś tam wskazówką jest tu skład, czyli ciasto i ośmiornica. Czyli coś, co moje ślinianki, kubki smakowe i soki trawienne nie uważają za zjadliwe. Kolejne zapowiedzi to autorskie projekty Rebel Studio, Pergola i Wydry. Pierwsza z nich, czyli Pergola, to zaproszenie do ogrodu naszych skrzydlatych braci. Aby to zrobić, będziemy projektować ogród, aby jak najwięcej owadów i małych zwierząt zachęcić do jego odwiedzenia. Jeżeli kojarzycie przepiękne akwarele na grafikach gry Łąka, to i tutaj wasze zmysły wzroku będą dopieszczone, ponieważ za szatę graficzną ponownie odpowiada Karolina Kijak. Zajrzyjcie do nas na Facebook, aby przyjrzeć się udostępnionym przez wydawcę komponentom. Naprawdę warto! Jeśli chodzi o drugą grę Rebel Studio, czyli Wydry, to będzie to szybka karcianka z przeuroczymi i zabawnymi grafikami z tytułowymi wydrami. Będzie to prawdziwa bitwa o perły. Sami pomyślcie, wredna, szybka, a przede wszystkim taktyczna gra karciana. Do tego sweetaśne wydry. No złoto. Zdecydowanie warto się zainteresować. Było słodko, to teraz będzie straszno. Okazuje się, że Terrorscape wydawnictwa Galacta pokochało na tyle dużo graczy, że Galacta zdecydowała się kontynuować serię. Tak, dobrze kminicie. To już oficjalne, że najnowszy dodatek, czyli Putrefied Enmity, który do niedawna fundował się na platformie Gamefound, będzie wydany po polsku. Wybaczcie, ale tu cisną mi się na usta słowa Baracka Obamy. Yes, yes, yes! A teraz zapowiedź, która najbardziej mnie poruszyła z tego tygodnia. Gdzieś tam, w głębi serca, wierzyłam, że któreś polskie wydawnictwo zainteresuje się tym tytułem. I jest! Zwycięzcą jest Rebel, który wyda grę Civolution, czyli dzieło Stefana Felda. Zdecydowanie tu czuć rękę mistrza. Do wykonywania akcji będziemy mieć tu kości, a akcji mamy tu do wyboru, do koloru. Więc za każdym razem, kiedy będzie nasza tura, będziemy mieć naprawdę wielki dylemat, jaką akcję odpalić. No i jak dla mnie, drugim atutem tego tytułu jest temat. Jako studenci Kosmicznej Politechniki Kreacji będziemy chcieli udowodnić egzaminatorom, że z sukcesem możemy zakończyć naszą edukację. Naszym zadaniem będzie pokazanie egzaminatorom, że potrafimy doprowadzić do sukcesu odizolowaną nową cywilizację. Moim zdaniem temat jest tu świetny i osobiście bardzo czekam na Civolution. Tym bardziej, że polska premiera jest planowana równocześnie ze światową, czyli w okolicach targów Wesen. Czas na przedsprzedaże. Zaczynamy od gry Robinson Crusoe edycja kolekcjonerska od wydawnictwa Portal Games. Wydawnictwo dało nam dość dużo czasu na zaliczenie wszelkiego rodzaju kursów survivalu, aby przygotować się do przetrwania na wyspie. Teraz, przygotowani, możemy zacząć naszą przygodę. Tym bardziej, że nowa edycja, zaopatrzona w kampanię wprowadzającą, będzie nas prowadzić za rękę po wszystkich zasadach. Ale to nie wszystko od Portal Games. Równolegle przed sprzedaży znajdziecie Księgę Przygód. Tak naprawdę to must have dla wszystkich fanów Robinsona. Znajdziecie tu 52 scenariusze dostosowane do liczby graczy, długości dostępnego czasu czy poziomu trudności, jaka Wam odpowiada. Co ważne, scenariusze zawarte w Księdze Przygód są grywalne z każdą edycją gry Robinsona, niekoniecznie kolekcjonerską. Kolejne wydawnictwo, które uruchomiło przedsprzedaże, to Rebel. Tym razem są to dwa tytuły, Everdell Dalekobrzeg i Piraci z Maracaibo. Na fali popularności gry Everdell powstała inna, samodzielna gra osadzona w tym świecie, Dalekobrzeg. To gra familijna, która pozwoli nam rozbudować nasze miasto i eksplorować wody oceanu. W każdej turze gracze będą uważnie planować swoje akcje, a następnie przydzielać swoich pracowników do ich wykonywania. Moim zdaniem brzmi bardzo dobrze. Drugi tytuł był wyczekiwany przez wielu graczy od czasu zapowiedzi. Już niedługo poznacie w końcu blaski i cienie życia Piratów z Maracaibo. Rozpoczęła się przedsprzedaż tej gry.
Jest to karciana wersja gry w uniwersum znanym Wam z dużej siostry tej gry, czyli Maracaibo. Będziemy tu zarządzać kostkami i surowcami. Żeglowanie po Karaibach będzie wymagało odpowiedniej załogi, dobrych statków i śmiałych decyzji. No cóż, chyba czas powiedzieć sobie hej przygodo i wyruszyć w rejs. W dziale premier zaczynamy od gry Kling ze studia Rebel. To sprytna karcianka, która idealnie się sprawdzi podczas wypadów wakacyjnych z przyjaciółmi. Polecamy! Najpewniejszym sposobem zachowania sekretu jest sprawienie, by ludzie myśleli, że znają już odpowiedź. To cytat z powieści Duna Franka Herberta, który moim zdaniem idealnie pasuje do premiery gry Duna Powstanie wydawnictwa Lucky Duck Games. Dlaczego? Ponieważ wielu graczy sądzi, że zna już grę Duna Imperium i nie potrzebuje nowych doświadczeń. Natomiast Duna Powstanie pokazuje, że Arrakis skrywa jeszcze wiele tajemnic, które gracze będą odkrywać w trakcie rozgrywek. To gra, która zadowoli wymagających graczy. Nie wiem jak Wy, ale ja z pewnością wrócę na piaszczyste wydmy Arrakis w grze Duna Imperium Powstanie. Z przyjemnością będę odkrywać nowe tajemnice planety. A teraz do Was pytanie. Jesteście Team Duna Imperium czy Team Duna Imperium Powstanie? Napiszcie to w komentarzach. Dział do druki i końce nakładu. Na wielu polach powoli dojrzewają szlachetne odmiany winogron, które jesienią rozpoczną proces fermentacji. Jest to więc idealna pora, aby poinformować o nadchodzącym do druku gry Viticulture Essential Edition od wydawnictwa Phalanx. Gry możemy spodziewać się na półkach sklepowych już w październiku, a tymczasem chyba czas na lampeczkę wina, bo gra narobiła mi smaku. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o ważnym wydarzeniu w świecie gier planszowych, jakim była ceremonia wręczenia nagród Spiel des Jahres. W tym roku wyjątkowo prowadzono dwie równoległe transmisje. W oryginalnym języku, czyli po niemiecku, oraz po angielsku, gdzie dwie tłumaczki w locie tłumaczyły wszystkie wypowiedzi. I tu przeogromne szapoba dla nich, bo robiły to naprawdę świetnie. Jeżeli macie do stracenia dwie godziny swojego czasu, to z łatwością znajdziecie obie transmisje na YouTube. Ja jednakże nie polecam oglądania, bo się naprawdę dłużyło i to nie tylko moje zdanie. Wiele osób na czacie o tym wspominało. W każdym razie, grą roku dla dzieci została gra Magic Keys. Grą dla zaawansowanych Daybreak, co by the way było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo ta gra wygrała z takim pewniaczkiem, jakim była gra Wsiąść do pociągu Legacy Legendy Zachodu. Szok. Natomiast grą roku została Halowieża. Kaczki ponownie mają co celebrować, bo rzeczywiście mają świetnego nosa do gier. To oczywiście nie wszystko, o czym pisaliśmy w tym tygodniu. Pozostałe informacje z łatwością znajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku oraz w wersji rozszerzonej na stronie www.planszowenewsy.pl. Również na naszym kanale pojawiły się nowe materiały, więc gorąco zachęcam do czytania, lajkowania i subskrybowania naszych profili. Tym optymistycznym akcentem kończę odcinek Newsów Planszowych Newsów, a więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymisy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.